Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję routera. Na recenzję routera od firmy D-Link, a dokładnie jest to model DWR116. Zapraszam serdecznie. D-Link DWR116 to niewielki router o wymiarach zaledwie, moi drodzy, 15 na niecałe 3 na niecałe 12 cm. Jeżeli licząc tutaj od samych anten, mamy około 14 cm szerokości. To urządzenie wspiera standard N300. Jest skierowane oczywiście dla użytkowników domowych, ale takich, którzy również chcą wykorzystać możliwości, jakie daje nam sieć 4G, czyli LTE. Na froncie producent umieścił przycisk reset, ukryty tutaj w wykonanym z tworzywa obudowie, oraz duży, wyraźny przycisk WPS, umożliwiający łączenie tutaj komputerów z siecią bez konieczności ręcznego wpisywania hasła. Port USB, do którego podłączamy nasz modem 3G lub 4G, do jakiego to urządzenie w zasadzie jest dedykowane, znajduje się na górze obudowy routera. Tutaj mamy również komplet diod informujących nas o stanie urządzenia, połączenia z siecią, internet, aktywności sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz o ilości podłączonych komputerów do portów internetowych. Z tyłu znajdziemy dwie umieszczone na stałe anteny wzmacniające dookólne oraz szereg portów. Przede wszystkim jest to wejście zasilające do zasilacza sieciowego, ale zewnętrznego. Myślę, że to nikogo nie zdziwi. Port WAN oraz 4 porty internetowe. Natomiast tutaj od razu zaznaczę, że porty te, zarówno port WAN, jak i również sieci internetowej, to są porty o prędkości maksymalnie do 100 megabitów na sekundę. Całość urządzenia, jak widzimy, opiera się o 4 gumowe nóżki. Nie jest zbyt duże, ale zapewniające tutaj wystarczające trzymanie tego urządzenia na miejscu. Do góry widzimy naklejkę, gdzie mamy podstawową informację, m.in. o numerze seryjnym urządzenia oraz pinie WPS. Natomiast nie ma tutaj informacji związanych z ustawieniami SSID czy hasłem zabezpieczającym sieć. Nie ma również informacji odnośnie konfiguracji. To wszystko znajdziemy w wersji papierowej instrukcji, a poniżej naklejki szereg otworów wentylacyjnych. Podczas pierwszej konfiguracji naszym oczom ukazuje się menu, które pozwala nam na nawiązanie połączenia, na skonfigurowanie sieci Wi-Fi, jej zabezpieczeń i w konsekwencji oczywiście nawiązanie połączenia z internetem. Panel administracyjny jest Wam doskonale znany i całość została podzielona tutaj na w zasadzie 4 kategorie. Nie liczę tutaj zakładki support, gdzie oczywiście mam możliwość kontaktu z pomocą techniczną. W zakładce setup podstawowe narzędzia konfiguracyjne umożliwiające nam połączenie się z siecią, ręczne lub też automatyczne, korzystając z kreatora. W zakładce advanced, zaawansowane, mamy możliwość dostosowania tych bardziej zaawansowanych oczywiście ustawień, jak i sama nazwa też głosi, związanych zarówno z konfiguracją urządzenia, jak i również na przykład konfiguracją DNS-ów. Tutaj tych kategorii jest oczywiście zdecydowanie więcej i zaawansowany użytkownik, myślę, że tutaj się bez problemu odnajdzie. Możemy ustawiać tutaj, filtrować również dostęp do sieci, korzystając z funkcji QoS. Mamy możliwość tutaj sterowania samym routingiem, ustawienia DMZ-ów, tak, czyli przypisywania adresów IP na stałe konkretnych. W zakładce Tools, czyli narzędzia, możemy sobie zarządzać zarówno samymi ustawieniami systemowymi, jak i firmware i Dynamic DNS. Tutaj już mamy wsparcie również dla NoIP darmowego oraz oczywiście aktualizacji firmware. Status, nic innego jak informacja o aktualnym połączeniu z siecią. Podczas połączenia 3G, 4G mamy również informacje oczywiście o sile sygnału oraz takie podstawowe informacje, jak chociażby nasz adres IP. Nasz router już jest podłączony i skonfigurowany. Podłączeni jesteśmy na razie przewodowo do routera, a także router podłączony jest przewodowo do drugiego komputera i rozpoczynamy sobie testy praktyczne na razie w sieci lokalnej z wykorzystaniem interfejsu przewodowego, a następnie bezprzewodowego. Cała metodyka jest opisana dosyć szeroko oczywiście na łamach naszego portalu w tej recenzji tekstowej. Dlatego osoby zainteresowane oczywiście zapraszam do tej części tekstowej, do której link znajdziecie w opisie. A my przechodzimy do testu. Test będzie polegał na kopiowaniu dwóch plików. Jeden to będzie duży plik o pojemności 3,5
1,85 GB. Jest to jeden z filmów tutaj nagrywanych właśnie dla wideotesty na drugi komputer. Obydwa komputery posiadają porty gigabitowe, także tutaj ewentualnym ograniczeniem będzie jedynie sam router, a następnie paczki mniejszych plików zdjęć oraz plików MP3 również na drugi komputer. Ten test powtórzymy dwukrotnie z wykorzystaniem interfejsu przewodowego oraz bezprzewodowego, z tym, że drugi komputer będzie cały czas podłączony przewodowo. I zaczynamy od kopiowania tutaj dużego pliku wideo. Średnia prędkość kopiowania, jak widzicie, waha się tutaj w okolicy około 11 MB na sekundę. W tym momencie z naszym routerem D-Link DWR116 połączeni jesteśmy bezprzewodowo, co oczywiście widzimy również tutaj w zakładce monitorującej programu. I tutaj prędkość kopiowania dużego pliku wynosi średnio około 5,2 MB na sekundę. Siła sygnału 90%, jeżeli chodzi o status połączenia na kanale 11,24 GHz, bo to jest oczywiście router jednozakresowy. No i tutaj ta prędkość troszeczkę skacze, natomiast jak widzimy, do tego standardu N300 jeszcze niestety daleko i to też odbija się na prędkości kopiowania plików. No i do pełni szczęścia zostaje nam jeszcze tylko jeden test do wykonania, czyli speed test oraz ping test, który tutaj nam zbada, na ile wykorzystana jest tutaj charakterystyka łącza. Ja ją tylko szybko przypomnę, 100 megabitów na sekundę download i upload 4 megabity. Z uploadem w zasadzie żaden router nie miał problemu. Zobaczmy, jak tutaj wygląda prędkość pobierania. Ping 6 milisekund, czyli bardzo przyzwoicie. Natomiast no, prędkość pobierania w tym momencie daleka jest od tego, którą widzieliście wcześniej, bo ona wynosi zaledwie ciut ponad 30 megabitów na sekundę. I oczywiście nasz komputer połączony jest tutaj z routerem przewodowo, a ten bezpośrednio z modemem. Żeby tutaj wyeliminować ewentualny wpływ, tak, serwera, obciążenia, wykonamy sobie zaraz ten test jeszcze jeden, ponieważ ten wynik jest niski i może być po prostu krzywdzący tutaj dla naszego routera, bo może okazać się, że na innym serwerze ten wynik będzie zdecydowanie lepszy. Na razie weźmiemy sobie inny serwer też tutaj w pobliżu, a potem jeszcze raz powtórzymy go na tym serwerze domyślnym. No i zobaczymy, czy te wyniki będą inne. No tutaj ten wynik jest trochę lepszy, natomiast on cały czas rewelacji nie robi, bo nie przekracza nawet 40 megabitów na sekundę, czyli do tych 100 jeszcze mu daleko. Upload pozostaje na tym samym poziomie, to zrobimy jeszcze jeden serwer i potem powtórzenie tego pierwszego. Teraz weźmiemy serwer trochę dalej, oddalony tutaj, na przykład w rąki. Ping też bardzo ładny, 6 milisekund. Ale prędkości cały czas rewelacji niestety nie robią. Jeżeli ten wynik zaraz powtórzy nam się na powtórnie tym pierwszym, najbliższym serwerze z Poznania, to ja przełączę router na ten wcześniej testowany przeze mnie, który używam normalnie, i zobaczymy, jak tutaj te wyniki będą wyglądały. Czy jest to kwestia ograniczenia właśnie testowanego D-Link DWR116, czy też akurat trafiliśmy na taką porę dnia, że te wartości po prostu nie będą chciały nam podskakiwać wyżej. No i zobaczmy z powrotem pierwszy serwer Poznania, czyli Horizon. Ping nawet trochę lepszy. Zobaczcie, no prędkości przekroczyły tym razem nawet 50 megabitów na sekundę. Teraz trochę spadają niestety. Ok, zanim przełączymy sobie routery, żeby tutaj zweryfikować te wartości, które widzieliście, zrobimy jeszcze ping test na domyślnym serwerze. Ok, serwer wybrany, Maverick, i zaczynamy test.
No tutaj jak widzicie wyniki ping test jak najbardziej w porządku. Ok, moi drodzy, routery przepięte, więc ponawiamy sobie test, żeby sprawdzić, czy niższe prędkości, które widzieliście na testowanym D-Linku, wynikały z obciążenia łącza na przykład, czy też z ograniczeń routera. No i tutaj jak widzicie na pierwszym serwerze domyślnym Horizon te prędkości dochodzą do tych maksymalnych wartości, które oferuje mój dostawca internetu i one przekraczają bez problemu 94 megabitów na sekundę. Czyli wniosek bardzo prosty, że ograniczenia te wynikały nie akurat z chwilowego obciążenia serwerów, tudzież jakiegoś problemu u dostawcy, a właśnie były limitowane poprzez ten tylko 100 megabitowy port WAN. Jesteśmy już po testach naszego dzisiaj testowanego routera D-Link DWR116. No i oczywiście czas na kilka słów podsumowania wyników testów oraz oczywiście użytkowania tego urządzenia. Przede wszystkim to, co jest największą zaletą, to jest obsługa modemów 3G, 4G, które pozwolą nam na wykorzystanie najnowszej technologii LTE, jaką oferuje na naszym kraju, w naszym kraju coraz większa ilość dostawców, no i na coraz większym obszarze. Także to jest niewątpliwy plus, tym bardziej, że oferuje on również oczywiście możliwość połączenia tutaj z tradycyjnymi modemami, chociażby z kablówki DSL. I jest w stanie współpracować razem, dzieląc to połączenia w momencie, kiedy na przykład nasz tradycyjny dostawca internetu zawodzi, urządzenie automatycznie przełącza się na modem 4G i w tym momencie nadal mamy dostęp do sieci, ale oczywiście nam prądu na przykład nie wyłączą. Co do konstrukcji samego routera, również żadnych uwag nie ma. Przycisk WPS jest dostępny pod ręką. Przycisk reset również, chociaż tutaj bym się wcale nie obraził, jak on by był z tyłu. Całość jest wyposażona w standardowy zestaw portów oraz dwie anteny tutaj o stosunkowo dosyć dużym zysku. Natomiast niestety one są tutaj zainstalowane na stałe, co w przypadku na przykład przenoszenia tego routera jest pewnym ograniczeniem. Czy umieszczenie portu USB na górze urządzenia jest tutaj plusem czy minusem, sami musicie to ocenić, ponieważ to zależy od tego, oczywiście, gdzie sam router chcecie umieścić. To, czego mi tutaj też troszeczkę brakuje, to niestety, ale otworu, które umożliwiają powieszenie tego routera na przykład jakiejkolwiek szafce, biurku. I przechodzimy do samych testów. Tutaj niestety, ale to urządzenie nie było w stanie wykorzystać nawet pełni możliwości mojego łącza, które tutaj oferuje mój dostawca i te prędkości były dość skutecznie ograniczane poprzez właśnie specyfikację techniczną tego routera i zamiast ponad 90 megabitów na sekundę, realnie te prędkości nie przekroczyły 60 megabitów na sekundę i o tym musicie pamiętać. Również to, że nie mamy tutaj nawet gigabitowych portów internetowych tych w naszej sieci lokalnej, odbiło się negatywnie na wynikach prędkości przesyłania danych pomiędzy komputerami w sieci lokalnej i te, moi drodzy, dochodziły do 11,6-7 megabajtów na sekundę. Także prędkość ta przełożyła się oczywiście na wzrost czy długości czasu przesyłania takich plików i jeżeli dużo przesyłacie filmów na przykład, no to te czasy będą relatywnie zdecydowanie wyższe niż w routerach, które posiadają, nawet już nie mówię o porcie WAN gigabitowym, ale o portach właśnie w sieci lokalnej. Moi drodzy, co oferuje konkurencja w tej cenie? No tutaj tak naprawdę te urządzenia wszystkie są bardzo podobne, ponieważ no dosyć ciężko znaleźć w cenie poniżej 150 zł, za jaką kupimy DWR116. Router, który będzie oferował nam i gigabitowy port WAN, i gigabitowe porty ethernetowe. To wszystko najczęściej to są porty do 100 megabitów na sekundę. I te wyniki są bardzo zbliżone. Łącze było tutaj stabilne, nie było problemu z jego zrywaniem, a sama konfiguracja urządzenia, do czego nas D-Link już tutaj zdążył przyzwyczaić, bardzo prosto odbywająca się w kilku krokach. Cały panel administracyjny, dosyć zaawansowany jak na urządzenie kosztujące niecałe 150 zł, z dużą możliwością konfiguracji różnego rodzaju zabezpieczeń, wbudowanego firewalla poprzez dodatkowe zabezpieczenia, na przykład DMZ-y.
całość moim zdaniem wypada bardzo poprawnie, natomiast należy pamiętać o tych ograniczeniach wynikających tutaj z prędkości, jakie będzie nam ten router oferował zarówno w sieci lokalnej, jak i w sieci internet. Jeżeli dysponujecie szybszym łączem niż te powiedzmy 50 megabitów na sekundę, to niestety, ale ten router Waszych wymagań, Waszych oczekiwań zwyczajnie nie spełni, bo nie wykorzysta możliwości Waszej sieci i w tym momencie musicie po prostu zainwestować w urządzenie lepsze. Warto o tym pamiętać, ponieważ na takich urządzeniach sieciowych również bardzo często nie warto oszczędzać. Nie wspominałem o tym, czy jest to urządzenie jedno- czy dwuzakresowe. Moi drodzy, to jest urządzenie jednozakresowe, działające tutaj na częstotliwości 2-4 GHz. Co do standardu Wi-Fi, to oczywiście oferuje tutaj obsługę standardu również N. W standardzie N300 jednak nie przekłada się to na wyniki również podczas transmisji danych w sieci lokalnej, ale kiedy jeden z komputerów połączony był tutaj bezprzewodowo z routerem, a drugi komputer, żeby nie ograniczać rzeczywiście portem gigabitowym samym routerem, te prędkości też jednak były dalekie od tego, co oferuje konkurencja. Mało tego, same łącze, same prędkości tutaj były stosunkowo niestabilne i zwłaszcza przy kopiowaniu mniejszych plików one wahały się dosyć mocno, od trochę ponad 2 MB na sekundę, dochodząc momentami nawet do 8 MB na sekundę. Natomiast ta średnia prędkość, która wynosiła ciut ponad 5 MB na sekundę, no daleka jest od tego, co moim zdaniem standard N300 powinien oferować. Jaka ocena ostatecznego tego routera? 4 na zachętę, natomiast moim zdaniem producent powinien się akurat w przypadku tego modelu postarać lepiej, ponieważ w cenie poniżej 100 zł jesteśmy w stanie kupić produkty konkurencji, które zaoferują nam praktycznie dokładnie to samo, co dzisiaj testowany DWR116. To by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w następnych filmach.